Cześć, witajcie, jestem Pandorem, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Czas coś zmienić, czas Was wyremontować. A dzisiaj mamy odcinek z modami alfa i powiem Wam, że prawdziwe wyzwanie. Ale zacznijmy najpierw od zgłoszenia samego, bo zgłoszenie jest bardzo długie, także Wam przeczytam całą historię. Zgłoszenie jest od, i pewnie zamorduje ten nick, Unsaidhex. Będziecie widzieli na ekranie. No i mamy na początku oczywiście hashtag jak zawsze, CC, budżet 100 tysięcy. Historia będzie naprawdę długa, rodem z trudnych spraw. Dobrze, że to napisałaś. Chyba napisałaś albo napisałeś. Przepraszam, jak mylę wasze płci, ale ciężko mi po tych nikach ogarnąć je. No i zaczynamy historię. Kiedy pani w szkole pyta się dzieci, kim chcą zostać, kiedy dorosną, można spodziewać się, że usłyszymy odpowiedzi takie jak lekarz, policjant lub strażak. Dzieje się tak, ponieważ zawody te wywołują u nas pozytywne emocje i skojarzenia. To fakt. Nic dziwnego. Przecież ich celem jest niesienie pomocy innym, a każdy młody umysł chce, niczym ulubiony bohater, ratować potrzebujących. No ale nie do końca. Kiedy Eugene chyba nie chce jakoś dziwnie mówić, więc będę dalej mówić you, ale albo Jean? Nie, you. Bo jest you i Jean i Yin, czyli mi się wydaje, że to będzie Eugene. W każdym razie, kiedy nasza bohaterka została zapytana przez swojego nauczyciela o zawód, odpowiedziała, że chciałaby zostać ojcem chrzestnym. I nie widziała w tym nic złego, wręcz przeciwnie, potrafiła wymienić ogrom korzyści płynących z takiego trybu życia. Dziewczynka została od razu wysłana do dyrektora, a rodzice zostali poinformowani o tym incydencie. Niestety zarówno matka, jak i ojciec zbytnio się tym nie przejęli, w sumie nic dziwnego, byli stale zapracowani i prawie w ogóle nie zauważali swojej córki. Jedyną okazją do spędzania razem czasu było wspólne oglądanie filmów gangsterskich, które uwielbiał tata. Trochę będę skracać, żebyście też tutaj pół godziny nie siedzieli. Dlatego też wraz z bratem, Seokilem, wpadli na pomysł, że w przyszłości zostaną sławnymi mafiozami, aby sprawdzić, że ich rodzice ich zauważą, ale nie było im to dane, ponieważ w wieku nastoletnim zostali oddani do domu dziecka z powodu zaniedbań. Rodzeństwo starało się trzymać razem w tej trudnej sytuacji, ale niestety wpadło nieciekawe środowisko, które wciągnęło ich w świat przestępczy. Widząc w tym łatwy i szybki zarobek, całkowicie się oddali tej pracy. Szczęście nie trwało długo, podczas kradzieży zostali złapani, brat wziął winę na siebie, tym samym ratując siostrę. Sam niestety poszedł siedzieć na długie lata. Simka postanowiła, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc bratu zbiec z ośrodka. Jednak nie było to możliwe przez sąd, który uniemożliwił im kontakty i od tego czasu nie widzieli się więcej. Jednak nasza Simka nie przestała myśleć o świecie przestępczym. Postanowiła, że pójdzie na studia na łotrostwo, stanie się tajną agentką i będzie mogła dalej robić to, co lubi, ale też po to, aby odnaleźć swojego brata. Na studiach poznała wiele nowych, niekoniecznie pozytywnych, dobrze, że dodane, znajomości oraz wciągnęła się w świat imprez i mimo problemów zdała z wyróżnieniem, a dopisek świetny jest w ogóle, nie dlatego, że postanowiła szantażować profesora. Nie, nie, nie. Nikt tak nie myśli. W tajnej agencji poznała partnera swojego w szerzeniu zła, Sebastiana. Dużo starszego, wydawał się mieć ułożone, spokojne i co najważniejsze, bogate życie. Spodobała mu się i to zauważyła, więc postanowiła to wykorzystać. A Seba nie zwietrzył podstępu. W końcu trafiła im się pewnego dnia niebezpieczna misja, a Sebastian przyjął strzał zamiast niej. Dziewczyna z wdzięczności zaczęła się nim zajmować i powoli zaczęła się w nim zakochiwać. Przyjaciele naszej Simki niestety nie dali im możliwości rozwijania tego związku w ramach zemsty. O wszystkim mu powiedzieli, że ona nie chciała wcale z nim być. Sebastian się zdenerwował i słusznie wyrzucił ją z domu. Był nieugięty, ale nasza Simka dowiedziała się, że jest w ciąży, po czym powiedziała mu i ją przyjął z powrotem. Zdecydowali się przebudować piętro, ale niestety niekompetentni budowlańcy zniszczyli im całą górę. I mamy tutaj pod koniec historii jeszcze rozpiskę, kto co lubi. Nasza Simeczka, przede wszystkim sportowy świr, towarzyska, lubi być w centrum uwagi. Żółty to jej ulubiony kolor. Seba jest przeciwieństwem, spokojny, wycofany, uwielbia roślinki, minimalizm i jasne barwy. Lubi też grać na gitarze. Ashley
Ich córeczka nie ma swojej osobowości jeszcze. Mają też psa Kolbiego i on śpi na kanapie całe dnie. I rozpisana jest też wizja. Pierwotnie budynek został stworzony z myślą o wnętrzu industrialnym, jednak znajduje się on na wyspie, dlatego jakieś elementy tropikalne, wyspiarskie. Niestety, jak się okazało, nie było to dla mnie proste do wykonania. Jest tutaj też wzmianka o zmianie, ewentualnie jakiejś w rozkładzie pomieszczeń. Jest wzmianka o mini siłowni, którą można by było gdzieś wstrzelić. I oczywiście o ogrodzie, żeby nie świecił pustką. I są rozpisane, jakie rozszerzenia mamy. I na koniec są pozdrowienia. Także również pozdrawiam, zdecydowałam się na ten domek, przebrnęliśmy przez historię. Fajnie, że jest taka długa, ale tak jak widzieliście tydzień temu, wcale nie musi. Chcę wam różne zgłoszenia popokazywać. I skoro miał być to industrialno-tropikalny domek, to niestety ja też zdecydowałam się na ciemne barwy. Czy niestety lub stety, bo domek według mnie wygląda dobrze. W jasnej wersji nie wyglądałby aż tak tropikalnie. W samej bryle nie zmieniłam dużo poza górną częścią z przodu i trochę bokiem, bo były już takie fajne gdzieś tam jakieś zaczątki typu postawienie paru słupków, już taki właśnie bardziej industrialny zabieg. Ja poszłam w takie otwarte okna, które są trochę już zdobieniem. Największym problemem był jednak oczywiście fundusz. Były fundusze tak naprawdę, bo udało mi się zamknąć w tych 100 tysiącach, ale brakuje oczywiście wielu popierdółek, jakichś bibelotów. Ale chciałam się zamknąć w tych 100 tysiącach, żebyście... No, jak wiadomo, będzie trochę mniej jakby ozdobnie, ale z czasem, jak będą zarabiać sobie gdzieś, bo na pewno zarabiają niemało, będą mogli sobie rozwijać to, będzie można sobie dodawać jakieś rzeczy. Najważniejsza podstawa już jest i można ją sobie po prostu rozwijać. Starałam się też zachować część przynajmniej rzeczy, która tam gdzieś była. Jeżeli o czymś zapomniałam, to najlepiej jakbyście przed wstawieniem sobie tego domku ode mnie przejrzeli te swoje domki, popakowali, co chcecie zabrać i wtedy dopiero wstawili domek. Ogólnie domek ten do zgłoszenia był bardzo fajnie pobudowany i bardzo fajnie był umeblowany przede wszystkim. I to bez modów, więc zdziwiłam się na początku, że zgłoszenie jest z modami. I to nawet nie maxismatchowymi. Ale takie było i w sumie fajnie, bo to zawsze jest jakieś takie wyzwanie. Faktycznie wyszło takie ciemne w środku, ale teraz mi się wydaje, że jest takie ciepło-ciemne. Mamy połączenie kontrastu bieli, czerni, plus właśnie takiego drewna, typowo tropikalnego, ciemnego. Na zewnątrz mamy roślinność z debuga, bo jak wiecie, fundusze, więc od razu przeszłam w to, że szybciutko wszystkie obiekty z debuga pościągałam jako rośliny. Na początku możecie zobaczyć, że tam na filmie ja ustawiałam jakieś rośliny, próbowałam, ale no, to bardzo dużo zajmowało kasy. A tu chodziło o taką dziką roślinność, która nie jest typowo zasadzona, nie jest jakaś skupiona specjalnie, tylko bardziej właśnie chodziło o to, żeby była bujna i właśnie taka chaotyczna dość. Także skorzystałam z debuga, bo tam rzeczy z debuga są darmowe po prostu. W przypadku natomiast ogólnie kasy, to większość poszła na zewnętrze. Zmieniłam dach, bo dach był wcześniej prosty, tutaj dodałam lekki taki skośny na środku. Dodatkowo wszystko naokoło ma oczywiście jakieś tam niskie, proste też obramowanie, ale jestem taka, to jest ta taka w sumie forma właśnie tego spadzistego dachu w jedną stronę, która już tam troszeczkę nam odciąga wzrok. Dodatkowo też skorzystałam z debuga z przeróżnych roślin, które też są właśnie niepłatne, więc żeby cały ten domek był w roślinności, trochę taki podrośnięty, obrośnięty lekko. To sprawiło, że mimo tego, że on jest duży, bo to nie jest mały domek, to jest bardzo duży domek, ale dzięki temu, że mamy tą roślinność, on się wydaje troszeczkę mniejszy, mniej taki przytłaczający. Jeżeli oni, wiadomo, wolą jaśniejsze barwy, to możemy tak naprawdę ten domek pojaśnić, wziąć inną, to zamiast tego czarnego wziąć na przykład biały, natomiast zamiast tego ciemnego drewna można wziąć jasne, ale uważam, że w tej formie taki typowo industrialny, ciemniejszy wygląda bardzo fajnie i bardzo tropikalnie przede wszystkim. Plus może to zrządzenie losu, że wyszło ci za ciemno, bo mi też wyszło ciemno. Jeżeli chodzi o rozkład pomieszczeń, bo tak dużo się skupiałam na zewnątrz, ale też dlatego, że bardzo dużo skupiłam się ogólnie na zewnętrzu i większość kasy na zewnętrze wydałam. To na dole mamy wejście tak jak było, tam stworzyłam przedsionek, bardziej zamknięty.
klienty. Z czasem, jak będzie kasa, to można sobie w przedsionku dodać jakiś stoliczek, jakieś tam buciki, jakieś fajniejsze rzeczy. Ale na razie tak prosto jest. Mamy schody na górę oczywiście. Idąc dalej, możemy przejść do jadalni w lewo i w dół z jadalni do kuchni dużej. Więc kuchnia jest jakby od przodu domu. I potem na samym końcu domu mamy prawie na całość salon z takim miejscem czytelniczym i z salonu z rogu możemy w prawo, po prawej stronie wejść do gabinetu. Wydaje mi się, że dla simki. Nie jest to siłownia, ale jest to gabinet na razie na przykład z tą maszyną do tego, do boksowania. Można sobie wstawić tam tak naprawdę wszystko. I bieżnia wejdzie, i ta taka siłowa wejdzie, ale najfajniej mi tam wyglądała ta, znaczy wyglądał ten worek. I z tego gabinetu można wejść do toalety. Niestety tak najlepiej to wyglądało, bo próbowałam te drzwi wstawić w innym jakimś pomieszczeniu, ale wyglądało to po prostu źle. Więc po prostu przez gabinecik można wejść do takiej mini toalety na dole. Wszystko jest w odcieniach właśnie szarości, bieli, czerni. Można sobie poduszeczki może jakieś dorzucić też z czasem. Ten domek jest taką bardziej kanwą pod to, co będzie można dalej robić. Natomiast na górze mamy takie fajne otwarcie na tą część, znaczy na wejście, na przód, więc widzimy z góry całe wejście. Na korytarzu mamy oczywiście legowisko dla pieska, chociaż on woli tak spać na kanapie, więc od przodu idąc mamy z lewej strony gabinet numer 2 z gitarą i z wyjściem takim na tą jakby przeszkloną część z przodu z roślinkami. Łazienkę, potem mamy sypialnię dla maleństwa. Tutaj zrobiłam dla takiego noworodka trochę. Można tam tylko wstawić łóżeczko inne po prostu i będzie też dobrze, ale już jest przygotowane tak pod tego toddlera bardziej, bo są takie zabawki przeróżne, bo chciałam też Wam jakieś podać zabawki znowu. Mamy fotel taki słodki z różową ścianą, taką bardzo ładną, z taką ładną tapetą w kwiaty. Myślę, że ona się sprawdzi na każdy późniejszy etap dla małego dzieciaczka, także tu się zdecydowałam na taką różową troszkę wersję. No i z samego tyłu mamy sypialnię, ogromną sypialnię naprawdę naszych simów, gdzie mamy też miejsce do posiedzenia, ewentualnie do spania dla pieska. I oni mają swoją jeszcze łazienkę i to mniej więcej zamyka pomieszczenie, jakie mamy. Mamy też jeszcze taras tam z tyłu, on bardzo fajnie już wyglądał. Ja dodałam trochę właśnie zdobienia na nim. I ogólnie mi się bardzo podoba ten domek. Ja rzadko robię tropikalny industrial i w ogóle taki industrial ostatnio. Pomimo tych kilku jakichś tam eleganckich, bardziej odskoczni, myślę, że ostatecznie wyszedł bardzo fajnie. I mam nadzieję, że simom się spodoba. Jeżeli jednak ktoś woli jaśniejsze barwy, no to mówię, polecam zmienić po prostu w tych samych jakby sidingach i nie sidingach, zmienić po prostu kolorystykę. Ja uważam, że tak wygląda fajniej dużo, bo jest właśnie duży, a ciemne kolory trochę zmniejszają jego jakby objętość zajmującą. Ale dajcie znać, jak Wam się podoba. Mam nadzieję też, że twórca, twórczyni się odezwie do mnie tu w komentarzach. Tak jak mówiłam, też staram się, żeby ta seria była od razu z podanymi modami, więc w przypiętym komentarzu zapraszam. Nie wypuszczam po prostu odcinka, póki nie znajdę chwili i nie spiszę tych modów. Odcinek jest też przesunięty, bo mam hydrauliczne problemy, ale to tam mniejsza z tym. Ważne, że ostatecznie jednak wyszedł. Za tydzień z kolei mamy znowu No CC. Ogólnie na razie mam zaplanowane 3 tygodnie, porozplanowywane, żebym wiecie, bo mi dużo zajmują te odcinki. Także za tydzień No CC, za 2 tygodnie Maxi Smacz, za 3 tygodnie Mieszkanie będzie pierwsze. I myślę, że za 4 tygodnie, bo to taki już luźny też mam pomysł na to, że będzie jakiś zestaw z pokojami różnymi, które przerobię, bo pokoi jest akurat mało, więc mogę się za to zabrać za jednym razem. Nie wiem, czy wszystkie, ale myślę, że do 4 pokoi w odcinku będzie. Tym razem patrzę, że najpopularniejszym zgłoszeniem są domki, tak więc na tym się akurat będzie trochę więcej ta seria skupiała niż poprzednim razem. Ale bardzo się cieszę, że się zgłaszacie, cieszę się, że osoby, które właśnie się zgłosiły, się odzywają w komentarzach, które zrobiłam właśnie te domki, bo zależy mi też przede wszystkim na Waszym feedbacku, żebym wiedziała, czy Wam się podoba, czy nie. Ale nie przedłużając, bo będziemy już gadać i gadać, będziemy kończyć. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie też się zgłosić, to zapraszam do odcinka zerowego z tej serii, tam jest wytłumaczone, jak się zgłaszamy. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji. Linki do socjalek w opisie. Jeżeli chodzi o rozpiskę tygodnia, zapraszam na kartę społeczności, tam zawsze rozpiska jest. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!